A teraz zobaczcie, jak zachowuje się miernik, obrotomierz, profesjonalny, dobrej jakości, stara, dobra produkcja, właśnie gdy cewka ma tak zwaną odcinkę. Regulacja i nastawy dla takiej maszyny nie jest takie proste. Maksymalne obroty, jakie się uda wykręcić, dodając delikatnie gazu, to jest 9200. I powyżej tych obrotów pięknie już słychać, jak zaczyna działać elektronika, czyli odcięcie zapłonu. Pilarka zaczyna wyraźnie czterotaktować. Zapobiega rozkręceniu się Wam urządzenia do nadmiernych obrotów. Jednak nie chroni to silnika przed zatarciem. Owszem, zabezpiecza silnik przed nadmiernym rozbieganiem się i osiągnięciem nadmiernych obrotów. Jednak za to, czy mieszanka w stosunku powietrza i ilości paliwa jest odpowiednia, odpowiada zawsze gaźnik i jego nastawy. W takich urządzeniach właśnie warto dlatego sprawdzać kolor świecy, jak ona to wszystko spala, przepala, trzymać się ustawień fabrycznych i obserwować wydech, czy pilarka puszcza delikatny kłębek dymu, czy wydech nie robi się biały, czy pilarka nie przegrzewa się, czy silnik pracuje prawidłowo. No i moi widzowie, chciałbym Wam bardzo pokazać regulację takiej maszyny. Niestety ta pilarka, ten silnik, nie posiada regulacji gaźnika. Jest tylko wkręt T. Jest to taki podstawowy wkręt kołeczkowy, który odpowiada właśnie za obroty biegu jałowego. Także nic z tego. Ale mogę Wam powiedzieć, jak ja staram się to robić. Przede wszystkim sprawdzam nastawy fabryczne takiego gaźnika. Czyli ile obrotów, w którą stronę. I to sobie zapisuję lub zapamiętuję. Następnie na maksymalnych obrotach, kiedy już gaz dodaję do końca, patrzę, kiedy wkręt H zaczyna zbijać obroty poniżej odcięcia cewki. Dokładnie ten moment staram się tutaj wyłapać, kiedy go już wtedy dokładnie wyczuję. Jeszcze delikatnie wtedy tą śrubę odkręcam w prawo, żeby gaźnik był nieco wyżej niż odcięcie w pilarce. I tak pozostawiam takie nastawy, ale to już w zależności w jakiej pilarce, jak ona dymi, jak pracuje, do czego jest używany taki silnik. I mówię, obserwacja świecy. W tym przypadku świeca była dość okopcona, pilarka gasła na wolnych obrotach. Przyczyny, dlaczego tak się działo? No niestety, zaraz moi drodzy zobaczycie, jak wygląda filtr powietrza. Oczywiście delikatnie deregulowałem ten gaźnik zgodnie z obrotomierzem, około 3000 obrotów, obroty biegu właśnie jałowego, by pilarka już i silnik nie gasł. Wyczyściłem świecę, zrobiłem inspekcję cylindra, wszystko jest ok. Sprawdziłem luzy na łożyskach, takowych nie posiada, silnik jest w całkiem niezłej kondycji. Nie widzę potrzeby, by tu głębiej zaglądać. Sprawdziłem sobie jeszcze stan filtra paliwa, nie jest zły, jeszcze sezon pośmiga. A teraz chodźcie ze mną i zobaczcie, jak wygląda filtr powietrza. Tak oto wyglądają już właśnie umyte, jeszcze mokre wszystkie elementy, które go otaczają. Także to już widzicie, wszystko fajnie pomyte. Suszy się na słoneczku. A teraz sobie zobaczcie, jak wygląda filterek. Co powiedzcie, jeszcze całkiem niezły, tak? No gdzie tam całkiem niezły, widzowie, zobaczcie. To już jest jego koniec. Już go tu dokładnie obejrzałem i nic tutaj już nie zrobimy. Żadne dmuchanie, żadne trzepanie. Takie coś już należy wymienić. I pamiętajcie o tym, że takie maszyny powinny być używane przy cięciu wraz z wodą, która ma sudzić tarczę i właśnie zapobiegać nadmiernemu pyleniu w czasie cięcia. Także myślę, że po tych wszystkich zabiegach, czyli czyszczenie świecy, wymiana filtra, regulacja właśnie tam gaźnika, czyszczenie tej siateczki filtra tutaj,
to wszystko powinno pomóc i pilarka już nie powinna gasnąć. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej!